No siema, widzę, wykryłem sobie kochankę nocy. Wybiłem tutaj w ogóle jakieś ogromne zmiany. Gnomy wyekspiły poziom, kochanka aż mi się nie ładuje. O, teraz mi się załadowała. Nie wiem, czy na starych umach ją ścisnę. Zaraz się przekonamy, że ona, widzę tutaj, dwa levele doekspiła. Idzie jej na razie, no tak powiedzmy, wyrównanie. Idziemy łeb w łeb. Aczkolwiek ja tu troszeczkę też to EQ ulepszyłem, więc może, no, może to jakoś przechyli szale zwycięstwa na moją stronę. No, na razie jak się jej to abso skończyło, no to idzie całkiem nieźle. Ale pamiętam, że kiedyś miałem z nią problemy, ale to też dlatego, że EQ chyba tutaj miałem dużo słabsze. A teraz widzę, że ją ostro ścisnąłem. Bez żadnych problemów w sumie. I jakiś taki hełmik spadł. W ogóle tu jest chyba ten gnom Figlit. Zaraz postaram się to zlokalizować. O proszę, tak jak mówiłem, 96 poziom. Mam straszny burdel w torbach. Widzowie, ale to przez to, że tutaj mało gram na tym Heliosie. Wbijam sobie zbić te elity 3 i to tyle. Teraz jakiś naszyjnik unikatowy. W sumie nawet taki jak do expa, no to bym powiedział, że całkiem spoko. Dobra, wykryłem sobie tutaj jeszcze jakiegoś herosa. Oho, obłąkany łowca orków grasuje osada czerwonych orków. Dobrze, ale czy ja miałbym w ogóle z kim go zbić? Ten klan tak trochę wymarł, więc no nie mam za bardzo, ale wrzucę im na Discorda, może nie wiem, ktoś wbije. No i na zamienie jeszcze mi tutaj pazurek wypadł. Brak mu. No niestety. Zostałem sobie tutaj na tym wariacie. Wykryłem jeszcze karmazyna, już tam kampię. Więc jak respi, no to będzie nagrywane. Proszę bardzo, i na zamienie udało się wykampić kapłana. Klikamy go, klikamy F i uni łapki. Czy było warto tu czekać? No nie było warto, widzowie. Nie było warto. Jeszcze zbijemy sobie gnoma. Gnom już na swoim stanowisku, odpalamy potężne błogo, klikamy gnoma i lotamy jakąś procę leśnego gnoma. Potężnie, jednak pierwszy lot był najlepszy, był unikatowy, a teraz trzy zwyklaki. Witam, jeszcze pojawił się taki ziomeczek z tymi skrzyneczkami. W tych skrzyneczkach, widzowie, mamy błoga, chyba 70 czy 75% na questy. No i to błogo mnie bardzo interesuje. Zainwestujemy sobie tutaj takie 200 M. Oczywiście zrobię to już na nowym interfejsie. Zaczekajcie moment. Dobra, 200 M poszło. Cholery i nie wróci. I zobaczymy, czy było warto. Wspaniałe błoga. Od razu to szybko przeklikujemy. I na koniec zobaczymy, czy rzeczywiście coś tutaj oddało. Za momencik wracam. I ostatnia skrzyneczka za 200 M na łup błogo. No dobra, prezentuje się to tak następująco. 200 M wydane, 12 błoga na loty, 6 niestety tylko na questy. No i reszta to w sumie do zniszczenia będzie. Klucz w sumie może tego błoga, bo jest w sumie, no w sumie jest całkiem niezłe, podwójne leczenie. A reszta to chyba, z tego co tak patrzę, to raczej, no resztę to po prostu trzeba niszczyć. 200 M, no 12 błoga, no to raczej się zwróci. A, i tutaj jeszcze z walki, 6 sztuk. No ale tylko ja nie będę ekspił. No ale przez rok są ważne, więc w sumie może coś się zmieni. Nie wiem, widzowie, chyba jeszcze muszę zainwestować takie 200 M, bo czuję taki lekki niedosyt. 382 M wydane, końcówka z depozytu została wyciągnięta. Zobaczymy, czy to się opłaci, ale teraz podejrzewam, że wypadnie ich, na pewno wypadnie ich dużo, dużo więcej, ale przekonajmy się, czy aby na pewno. Proszę bardzo, wyczekałem tego karmazyna. Przed wykryciem, chyba chwilę przed moim wykryciem, ktoś musiał go zbić, bo respił bardzo długo.
i heroiczna zbroja. Bardzo nieprzyjemnie, karmazynie. Wracamy otwierać te skrzynki na zamienie. Okej, przebrnąłem przez to otwieranie. 10 sztuk błoga. Jeden taki komplecik spadł. No tutaj znacząco się to pozwiększało, ale nadal na questy to jest tylko 18 sztuk. A już wydałem prawie 600 M. Czy było warto? No kurczę. Kurczę, kurczę. No jak będę biegał jak debil po tych expach i farmił te zwyklaki, no to pewnie się opłacało, no bo szybko się zwróci. Bo tu jednak mamy 27 sztuk na te całe. Na to, no wiecie, na loty, nie? Ale tak to jest raczej średniawka, bo mi głównie zależy właśnie tylko na questach. A te questy tak lecą dość słabo. 18 sztuk. Jakby to zrobić na 3 dni. No to byłoby trochę tego. No 2 miesiące można by klepać, ale przydałoby się więcej. Więcej tego błoga potrzeba. Kurde, idę wydać jeszcze pitos. O proszę, kolejne błogo, tym razem inne, to z fizyczną osłoną. Zobaczcie, widzowie, no tak się to prezentuje. No, coraz lepiej te błoga, no. Jest ich więcej, ale nadal to nie jest ta pożądana ilość. Obawiam się, że mogę tutaj troszeczkę zbankrutować na tym openingu. Wydanych ponad 1,5 g, myślę, że spokojnie, i wygląda to następująco. Na łup prawie 40 sztuk, na questy również prawie 40 sztuk, z walki 30. Tutaj jakieś sobie takie zostawiłem błoga. No i 40 legendarnych. Mamy jeszcze Viviankę Nandin, zrespiła dość szybko. Wykryłem sobie, te zwoje w sumie spoczko są, dajmy F i dwie skrzyneczki mamy tym razem. Kulturalna bitka 198 kolosika, zaraz go kończymy i dropimy, mam nadzieję, potężne lociki. I mamy legendarne rękawice, widzowie. Przeczułem to. Akurat na takich łapkach mi zależy. No, zlotał je Snaps. Typ, który bił go trzeci raz. Tego kolosu. Więc na pewno zasłużony. Gratulacje. Ale powiem wam szczerze, że mi wczoraj też dopisało szczęście. Proszę bardzo. Elita 3 oddała Leguwę. Mamy jeszcze 3 kolce. Zrobimy sobie opening, z którego nie spadnie nic. Fajno. No, więc łapki spadły. Degustator słodkości uraczył mnie cudownym itemkiem. Jeszcze teraz się pochwalę wam, widzowie, jak mi oddały te skrzynki z błogami. Łącznie chyba jakoś 2G wydałem. No i prezentuje się to następująco. 57 sztuk na questy. No, mogło być lepiej, ale no, dobre i to. No i plus jakieś takie błoga legendarne. Jak na 2G, to powiem wam szczerze, że jestem zadowolony, aczkolwiek tych na questy powinno być tak z 20 więcej. To by było idealnie wtedy. Ale myślę, że jak te będę jakoś tak, wiecie, cebulaczy, to też wystarczą. Ja posiadam tutaj dwie potki, którymi właśnie sobie wbijemy poziom 432. Siup! Elegancko, widzowie. Dobra, trzymajcie się i do następnego. Niara!